Honorowym gospodarzem konferencji naukowo-technicznej Kopalni Żwiru i Piasku była firma Krużgeo, która od 2012 roku jest oficjalnym sponsorem drużyny siatkarskiej Asseco Resovia Rzeszów. Gościem specjalnym konferencji był prezes drużyny, a zarazem legendarny siatkarz Krzysztof Ignaczak. Jest pan teraz po tej drugiej stronie jakby kurtyny. Proszę nam powiedzieć, jak to jest być działaczem, a nie siatkarzem teraz? Ja unikam słowa działacz, bo tak jak mówię, no miałem styczność ze sportem i faktycznie, tak jak pani redaktor tutaj zauważyła, jestem po tej drugiej stronie. Jest zupełnie inaczej, poznaję tajniki tego, jak funkcjonuje klub od środka, od wewnątrz. Szybko się uczę tego, jak mam się poruszać, żeby było dobrze, żeby poprawić sytuację naszego klubu, bo każdy tutaj w Rzeszowie mocno oczekuje, że wrócimy do tych najlepszych czasów świetności właśnie Asseco Resovii. Ale dobrze się z tym czuję i mam nadzieję, że to doświadczenie, które miałem jako zawodnik, czyli pozwoliło mi spoglądać trochę z innej perspektywy na prowadzenie klubu, a dzisiaj siedząc po drugiej stronie będę potrafił to doświadczenie wykorzystać i zachęcać do wybitnych graczy do tego, aby wstępowali w barwy Asseco Resovii i potrafił poprowadzić ten klub do samych sukcesów. Na to liczę i myślę nie tylko ja, ale i całe środowisko siatkarskie w Rzeszowie. Co pan tak najcieplej wspomina ze swojej kariery sportowej? No na pewno medale. Medale, które żeśmy zdobywali zarówno w drużynie narodowej, jak i w klubie, w rozgrywkach klubowych, występując w barwie Asseco Resovii. Ja zostałem w Rzeszowie. To mogę powiedzieć państwu, że zakochałem się w tym mieście, więc po 9 latach występowania w barwach Asseco Resovii postanowiliśmy z rodziną się tutaj osiedlić, dlatego że te wspomnienia sportowe są niewątpliwie ogromne. Tutaj triumfowałem największe sukcesy z tym zespołem i dlatego też decyzja taka gdzieś tam wewnętrzna o tym, ażeby zostać prezesem Asseco Resovii, ażeby pomóc klubowi wrócić na te najwyższe pozycje, jeżeli chodzi o ligę. To teraz jakie plany na najbliższy czas klubu? No plany, chcielibyśmy być najlepsi, chcielibyśmy wygrywać, natomiast to jest tylko sport. Więc troszeczkę tak z przymrużeniem oka patrzymy na ten przyszły sezon. Chcielibyśmy stworzyć drużynę, a właściwie już stworzyliśmy i mamy nadzieję, że to będzie drużyna walcząca. Bo tak jak zwróciłem uwagę wcześniej, no nie można nic sobie tutaj obiecać, że będziemy wygrywać, bo to jest tylko i wyłącznie sport, ale mamy na uwadze to, żeby dawać siebie wszystko i obiecujemy kibicom na pewno, że ten zespół będzie walczył do końca.